Siemanko wszystkim, witam. Wiem, po dłuższej przerwie i nawet powiem wam, nie spodziewajcie się, że ten film będzie miał jakikolwiek ład i skład. Chcę wam tylko powiedzieć, jakie są plany, jakie są moje zamysły na, można powiedzieć, na razie najbliższe 2-3 miesiące, aczkolwiek są to mimo wszystko troszeczkę plany dalsze, terminowe, związane ze startem, tak jakby w przyszłym roku, w Mistrzostwach Polski. Wszystko jest robione, można powiedzieć, pod to. Przerwa była spowodowana przede wszystkim, słuchajcie, natłokiem pracy. Pamiętacie, że ja wrzucałem film, że już się rozkręcamy i tak dalej i już było wszystko dobrze, aż nagle znowu pierdzieliło tyle roboty, tyle było tego wszystkiego, że oczywiście trenowaliśmy, ale to nie było takie trenowanie i nie było takie jedzenie, jakie chciałbym, żeby było. Było to, można powiedzieć, takie wszystko na 60-70%, gdzie no, nie można powiedzieć, że to w jakikolwiek sposób był powrót, więc dlatego kurczę, nawet nie nagrywałem żadnego jedzenia, żadnego dnia z życia i tak dalej, mimo że to nie miało absolutnie żadnego sensu. I tak się to, powiem wam, ciągło, można powiedzieć, prawie cały rok, non stop praca z Natalką, można powiedzieć, na kurde, dwie roboty i tak dalej, od rana do wieczora. Ciężko jest to pogodzić wszystko w branży budowlanej, remontowej, żeby to wszystko było takie na tip-top posiłki. Aczkolwiek powiem wam, tak kurwa koniec roku dał nam po dupie. Taką pewną robotę mieliśmy, że po prostu dopiero wtedy zrozumiałem, jak mocny jest po prostu dla mnie rygor treningowy, jedzeniowy, taka trenowanie, po prostu jak nie trenuję, albo trenuję takie na pół gwizdka, gdzie nie wiem, kiedy będzie trening lub cokolwiek, to dla mnie to w ogóle nie jest w żaden sposób motywacyjne, powiem wam. No i powiedziałem sobie od nowego roku, że nie, że kurwa wracam, ale nie chciałem nagrywać żadnego filmu, że już kurde, znowu z powrotem kolejny film, że wielki powrót, jak nie wiadomo, jakby się to skończyło. I od nowego roku, no dzisiaj mamy 5 maja, trenujemy dość regularnie, aczkolwiek nie zawsze to były 5 treningów w tygodniu, ale 4 były zawsze, przeważnie 5. Różniło się to wahaniami. Po prostu chodziło o to, żeby wejść na te konkretne obroty, żeby po prostu wszystkie z powrotem stawy, ścięgna i tak dalej przyzwyczaiły się do jakiegoś tam normalnego ciężaru, do ciężarów wyższych, żeby jak będzie teraz ten okres, który będzie, okres, można powiedzieć, przygotowań, już był taki mocniejszy, żeby było pewne, że nic się nie stanie. Aczkolwiek tutaj miałem jakąś kontuzję obszernego, która ona cały czas tam nawraca. A, no i plecy miałem, naciągłem plecy przy martwym ciągu, ale to rzeczy jak każdy, no każdemu się to zdarza, więc nie są to jakieś długie, jakie ciężkie kontuzje. Można bardziej powiedzieć, że to jakieś tam naciągnięcia, to nie są kontuzje. I ostatnio podjąłem decyzję, że wracamy, że szykujemy się. Chciałbym bardzo mocno zwiększyć swoją wagę, po prostu wagę startową. Głównie mi o to chodzi, żeby ta waga startowa już nie była wagą do 90, aczkolwiek ja zawsze zbijałem to 3,5 kilo, żeby zmieścić się w tej 90. Zazwyczaj to był ten mój błąd, który kosztował mnie to wypełnienie na siłowni, więc tym razem nie zamierzam. Chciałbym być, no powiedzmy sobie, z 5-6, może nawet 7 kilo cięższy. Zobaczymy, jak będą wyglądały te przygotowania. Od 2 lat, można powiedzieć, może nie całych, bez 2 miesięcy, od 2 lat jestem totalnie czysty, nie stoję na żadnych środkach, można powiedzieć, SAA, żadnych testosteronach, nandrolonach i tak dalej, nic nie stosowałem, poza insuliną okołotreningową. Mogę to śmiało powiedzieć, leciała insulina krótka, tylko potreningowo leciały 4-6 jednostek, w zależności jaki był trening i tyle, nic więcej. Same, można powiedzieć, podstawy i
od jutra, można powiedzieć 6 maja. Dobra, żeby nie obijać bawełnę. Od jutra wlatuje 5 jednostek hormonu wzrostu przedtreningowo. Przed treningiem, do tego tak samo przedtreningowo, okołotreningowo będzie wlatywała insulina i na chwilę obecną nic więcej nie ma takiej możliwości. Chcę na maksa wykorzystać to, co mogę. Z czasem może będzie coś wleciało, aczkolwiek zobaczymy, jak to wszystko, no chcąc nie chcąc szykować się do zawodu, czy tam do jakiegoś startu, no to nieuniknione, że na pewno będzie trzeba wyjść na jakieś mocniejsze środki. Na chwilę obecną nie mam zamiaru. I tak jem najmniej od kiedy jadłem, a moja waga na chwilę obecną to jest gdzieś około 105, 105,5, 106 w zależności kilogramów na czczo. Ale jeśli chodzi o środki, tak to wygląda na chwilę obecną. Na pewno będę informował, bo będziemy teraz, będę chciał, żeby stale ten kanał sobie cały czas tam było wrzucone, aktualizacja i tak dalej. Zwłaszcza, że nie wiem, czego się mogę spodziewać. Znaczy, to jakie są, co się można spodziewać po hormonie wzrostu, to wiadomo, mogę sobie tam domniemać, ale nigdy, raz tylko przed zawodami kiedyś brałem, to było chyba ze 4-5 lat temu, dwie jednostki, to były dwie jednostki hormonu i tyle. I teraz no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Treningowo, słuchajcie, wygląda to tak, że zrezygnowałem z typowego dnia łap. Łapy są dodane do treningu barków, do treningu klatki i do treningu pleców kosztem dwa razy nogi. Raz nogi z naciskiem na czwórki i dwójki, drugi trening zaczynamy typowo od dwójek, dwa, trzy ćwiczenia na czwórki. Dieta na chwilę obecną to będzie gdzieś okolice 300-350 gram białka, około 100-120 gram tłuszczu. Wiem, że to jest dużo, ale tak to będzie wyglądało i około 600 gramów węglowodanów. Jeszcze to nie będzie takie stricte wszystko idealne co do grama, bo będziemy to zwiększać. Będziemy sobie to czyścić, stale to będzie tam, powiedzmy sobie, monitorowane. Nie chcę się spinać na samym początku, mówię czego obiecywać i tak dalej. Chcę to zrobić, powiedzmy sobie, wszystko totalnie na luzie. Dla siebie, ponieważ myślę, że ten start, który to będzie, prawdopodobnie będzie moim ostatnim startem w życiu. Ponieważ no, ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, że mam tutaj naderwany w plecach obły, można powiedzieć. I to w niektórych pozach widać, więc przypuszczam, że na zawodach będzie to widoczne i na pewno będę miał odjęte punkty za to u sędziów, ale po prostu chcę zrobić ostatnią, największą i najlepszą wersję siebie. Chcę to zrobić dla siebie, dla mnie po prostu i Natalka pokazuje, bo Natalka kręci kardio, że tak samo Natalka też dla niej. No, zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądało. Nie chcę się absolutnie spinać w żaden sposób, powiem wam. Chcę to zrobić, można powiedzieć, totalnie na luzie. Mamy bardzo dużo roboty. Chcę też, żebyście zrozumieli, że ja wiem, że każda robota jest ciężka do utrzymania, tutaj nie chcę szukać sobie absolutnie wymówek, tylko te posiłki, wiadomo, one będą tam dograne mniej więcej do pół godziny, ale nieraz jest tak, że jak robimy coś na mieszkaniu, na naszej, można powiedzieć, inwestycji, nie zawsze jest możliwość zjedzenia posiłku o tej porze. No, różni się to kilkoma rzeczami, niekiedy, wiecie, jak się robi, nie wiem, wylewka, płytki i tak dalej. No różnie to jest, więc trzeba sobie brać na poprawkę, że mimo wszystko te posiłki nie będą, można powiedzieć, takie regularne, żeby były na 100%, ale to będzie okazyjnie, to będzie rzadkość, to nie będzie stale. Wiadomo, normalnie to będzie wszystko pilnowane, można powiedzieć, co do kilka minut, ale trzeba brać sobie na poprawkę, że mimo wszystko będą te odstępstwa, dlatego też o tym mówię, żeby nie później ktoś mówił, że o kurwa, daje z siebie 100%, a tutaj wychodzą
jakieś tam inne rzeczy pomocy. Więc zobaczymy sobie wszystko z czasem, jak to wyjdzie. Robię to też dlatego, że powiem Wam, jeżeli ja nie mam celu, nie mam takich sztywnych, wszystkiego sztywno poukładanego, dogranego, to ja odpierdalam po prostu najzwyczajniej w świecie maniany. Nie motywuje mnie tak to wszystko. Ja kocham trenować, ja chodzę na te treningi, ale to nie są takie treningi, które powinny być, które by mnie jarały. Ja oczywiście wychodzę jakoś tam, nie wiem, zmęczony, zadowolony, ale to nie jest to, jak robisz coś, gdzie na końcu masz cel. Ja to właśnie chcę robić, to jest takie, to uwielbiam, no i tyle. I powiem Wam, że no chcę jeszcze raz sobie coś udowodnić i tyle. I tak to, powiem Wam, wygląda. Więc co, no mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Słuchajcie, no to na chwilę obecną, wiadomo, środki mamy powiedziane, tak to wygląda. Środki, żarcie, będzie 5 posiłków na razie, nie 6, ponieważ no ciężko mi jest z obecnym trybem pracy zrobić 6 posiłków. Treningi, 5 treningów, tak jak mówiłem. Niekiedy może być tak, że nie będą to treningi typowo schematycznie, że poniedziałek, wtorek trening, środa wolne, czwartek, piątek, sobota trening, niedziela wolna. Tylko jak będę czuł, że będę potrzebował dzień wolnego, to po prostu najzwyczajniej w świecie zrobię sobie ten dzień wolnego, bo zauważyłem, że moje nogi akurat robią progres nie co 7 dni trening, czy tam częściej, tylko one potrzebowały tak jakby na regenerację 8-9 dni. Przetestujemy sobie teraz i zobaczymy, czy to zda egzamin do tego momentu, do którego oczywiście one się zatrzymają. Cardio będzie wlatywało 5-6 razy w tygodniu, na chwilę obecną po 35 minut, po to, żeby tylko sobie organizm jakąś tam tą wydolność trzymał. Wiadomo, troszeczkę tego smalcu mam. Niedługo sobie po kolei będziemy rzucać filmy i tak dalej, zdjęcia, jak to wygląda na obecną chwilę, ale najzwyczajniej w świecie szkoda mi czasu robić teraz redukcję, poprawiać tą wrażliwość insulinową, której i tak nie mam złej, więc nie kombinuję, nie redukuję, na razie masuję, do którego momentu to będzie szło, będzie sobie szło. Trzeba będzie zrobić jakąś mini redukcję, mini kata, zrobimy sobie, ale na chwilę obecną, najzwyczajniej w świecie, szkoda mi czasu. Ja wiem, że jest dopiero maj, można powiedzieć, że mamy, no można powiedzieć 12 miesięcy, rok, bo przeważnie zawody są no, końcem kwietnia, środkiem kwietnia Mistrzostwa Polski, ponieważ to będą takie zawody moje docelowe, tak bym chciał. Ale nie ma czasu, po prostu ja, to się tak fajnie mówi, że jest rok czasu, ale nie, to zapierdala tak, że nie zdajecie sobie sprawy. Budowanie masy to jest też długi etap, przypuszczam, że wiecie, no, doskonale wiecie, jak to wygląda, że to nie jest 8-10 tygodni, tylko to jest, przynajmniej fajnie by było zrobić takie dwa etapy po 14-16 tygodni, między tym mini kata plus przygotowania, więc będzie chwila, moment, kiedy to wszystko pierdzielnie. I najzwyczajniej w świecie szkoda mi czasu. No i myślę, że wszystko, ale najważniejsze, że ruszamy, od jutra lecimy z tym i bądźcie na bieżąco, bo mi się wydaje, że chyba zrobię, znaczy nie chyba, tylko ja to wiem, że myślę, że zrobię formę życia. I nie chcę zapeszać, ale mam taką nadzieję. Także trzymajcie kciuki, baja bongo, lecimy z tym bajzlem i reaktywujemy kanał. Także lecimy, baja.